plecak to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia podczas wyprawy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki plecak wybrać, czym różnią się plecaki od siebie i jak go zapakować, to wideo jest właśnie dla Was. Zanim jednak zacznę opowieść o plecakach, przypominam Wam o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTube po to, abyście byli na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo. Długości, zawartości, yo. Film podzielimy na dwie części. W pierwszej opowiem Wam o trzech podstawowych grupach plecaków, czym się wyróżniają, czym się charakteryzują i do czego są przeznaczone, a w drugiej natomiast przybliżę Wam pokrótce, jak prawidłowo zapakować plecak. Pierwsza grupa plecaków to plecaki typu One Day Pack, czyli plecaki jednodniowe. Charakteryzują się tym, że ich pojemność to między 12 a 30 litrów. Wyposażone są głównie w jedną lub dwie komory oraz dodatkowe kieszenie, do których zapakujecie drobny ekwipunek. Pokażę Wam kilka teraz przykładów tego typu plecaków. Jako ciekawostkę na początek taki oto niewielki 12-litrowy Sparrow X firmy V-Sport. Plecak przeznaczony dla młodego turysty. Wyposażony jest w dwie dodatkowe niewielkie środkowe kieszenie do przenoszenia wody. Posiada również system gum mocujący na przykład przenoszoną kurtkę. Plecak ten wykorzystywany jest również przez graczy airsoftowych do przenoszenia zasobnika na wodę. Drugi plecak to plecak Assault 25-litrowy z firmy Budget Outdoor. Ma dwie komory na większy ekwipunek, a także dwie dodatkowe mniejsze kieszenie na dodatkowe akcesoria. Trzecim plecakiem jednodniowym, który chcę Wam teraz pokazać, jest również plecak z firmy V-Sport Sparrow 30, czyli plecak o pojemności 30 litrów. Mamy tutaj dwie komory, a także dodatkową kieszeń. W komorach znajdziecie organizery, a także dodatkowe siatkowe kieszenie do uporządkowania swojego ekwipunku. System nośny plecaka to oczywiście szelki wyposażone w zapięcie piersiowe, a także w taśmy biodrowe. Dodatkowo możecie sobie usztywnić plecak za pomocą specjalnej listwy umieszczanej w części plecowej plecaka. Plecak obszyty jest taśmami PALS, które również potocznie zwane są systemem MOLE, do których możecie przytroczyć na przykład dodatkowe kieszenie na ekwipunek, a jak to zrobić, pokażę Wam później. W tej grupie pokażę Wam również jako ciekawostkę dwa plecaki firmy Pentagon, które łączą w sobie charakter plecaków wyprawowych z plecakami miejskimi. Zresztą wszystkie plecaki, które należą do grupy One Day Pack, czyli plecaków jednodniowych, świetnie sprawdzą się również do użytku codziennego. Czas na plecaki trzydniowe, czyli tak zwane Three Day Pack. Przeznaczone są one do zapakowania ekwipunku, na przykład na wyprawę weekendową. Przykładami takich plecaków są dwa plecaki z firmy V-Sport, Silver Fox 2, a także plecak Zipper Fox. Oba posiadają po jednej dużej komorze, ale każdy z nich wyposażony jest w bardzo ciekawe rozwiązanie, o którym Wam w tej chwili opowiem. Plecak Zipper Fox możemy rozpiąć na całej długości. Dzięki temu mamy pełny dostęp do jego zawartości. Natomiast plecak Silver Fox 2 możecie otworzyć również od strony pleców, dzięki czemu macie dostęp do zawartości, podobnie jak w walizce. Oba plecaki obszyte są taśmami PALS, a w środku znajdziecie również dodatkową komorę na system hydracyjny. Systemy nośne obu plecaków wyposażone są oczywiście oprócz zapięcia piersiowego również w pełnoprawny pas biodrowy, na którym również znajdują się taśmy PALS. Oba plecaki w komplecie posiadają pelerynki ochronne, dzięki którym na przykład w taki dzień jak dziś zabezpieczycie je przed warunkami atmosferycznymi. Takie pelerynki mają również znaczenie dla bezpieczeństwa Waszego bagażu, ponieważ pod nimi nie widać, co to jest za bagaż, jakiego rodzaju plecak i nie będzie on wzbudzał zainteresowania osób postronnych czy złodziei. Jeżeli już jesteśmy przy temacie odporności Waszego plecaka na zamoczenie, to warto zabezpieczyć je również impregnatami. Ja mam tutaj dwa, jeden to jest impregnat Nanotextil, a drugi Water Protector z firmy V-Sport. Tymi impregnatami zabezpieczycie również swoje obuwie czy odzież. No i teraz czas na plecaki wyprawowe, do których zapakujecie się już na wielodniową wyprawę bądź obóz wędrowny. Plecaki te wyposażone są najczęściej w jedną wielką komorę, którą możecie podzielić na dwie mniejsze komory po to, aby dokładnie spakować i posegregować swój ekwipunek. Mogą one również posiadać wysuwane kominy, dzięki którym powiększycie objętość plecaka. Wyposażone są również w doczepiane dodatkowe kieszenie. Systemy nośne takich plecaków najczęściej są regulowane, dzięki czemu będziecie mogli dopasować je dokładnie do swoich preferencji, a także
dokładnie rozłożyć ciężar na plecach podczas przenoszenia ich przez wiele dni. Wybierając się z tego typu plecakiem w podróż samolotem, warto zaopatrzyć się w mocny wór transportowy. Zabezpieczy on wasz plecak przed uszkodzeniem na lotniskach, a także przed złodziejami i osobami postronnymi. A teraz pokażę wam, jak prawidłowo zapakować plecak, a także jak zamontować dodatkowe kieszenie i ekwipunek wyposażony w system MOLE. Jak widzicie, zmieniliśmy miejsce, zmieniliśmy też pogodę, a więc czas, aby opowiedzieć wam o tym, jak spakować plecak na wyprawę. O tym, co zapakujecie do plecaka i jak w związku z tym będzie on spakowany, będzie zależeć w dużej mierze od tego, jaką wyprawę planujecie. Czy będzie to wyprawa zimowa, czy jesienna, letnia, czy wiosenna, czy zabieracie rzeczy do spania i biwakowania w lesie, czy raczej będziecie się zatrzymywać na przykład w schroniskach. Wszystko to determinuje rzeczy, które ze sobą zabierzecie. Dlatego bardzo ważne jest to, abyście na początku przygotowali sobie listę rzeczy, które potrzebujecie ze sobą zabrać. Druga bardzo ważna rzecz to zdrowy rozsądek. Pamiętajcie, aby pakować do plecaka tylko rzeczy niezbędne, ponieważ to wy na waszych plecach i wasze lędźwia dźwigają ten ciężar. Pamiętajcie o tym, żeby plecak nie ważył więcej niż około 25% masy waszego ciała. Ja na przykład ważę około 90 kg, dlatego mój plecak powinien ważyć około 20, maksymalnie 25 kg. Pamiętajcie również o równowadze. Nierównomierne rozłożenie ciężaru w plecaku może doprowadzić do kontuzji czy wypadku. Natomiast jeżeli dobrze zaplanujecie rozłożenie wagi w waszym plecaku, wówczas jego przenoszenie na pewno będzie bardziej komfortowe i bezpieczne. No i na koniec segregacja. Posegregujcie wasze rzeczy tak, aby w plecaku był zawsze porządek. No dobrze. Przechodzimy już do konkretów, a więc powiem wam, jak zapakować plecak na wyprawę. Oczywiście ja nie będę się pakował w tej chwili na konkretną wyprawę, dlatego pokażę wam tylko przykładowe rzeczy. To wy, tak jak powiedziałem na początku, musicie sobie zaplanować, co ze sobą zabierzecie na wasz konkretny wyjazd. Zacznijmy od wnętrza plecaka. Podzielimy go sobie na trzy części. Część dolną, środkową i górną. I właśnie według tego schematu będziemy pakować plecak. Co na dole? W dolną część plecaka najlepiej spakować rzeczy, które mają dużą objętość, ale są stosunkowo lekkie. Dlatego możecie tam spakować na przykład śpiwór, tarp i hamak, jeżeli planujecie biwakować w lesie. Możecie tam również spakować niewielki, lekki namiot. W środkowej części plecaka umieszczamy rzeczy najcięższe. Dlatego tam na przykład umieszczacie elementy waszego prowiantu, który będziecie używać już konkretnie w miejscu waszego bytowania, na przykład na biwaku bądź schronisku. Dlatego tam umieszczacie konserwy, zapas wody bądź na przykład, jeżeli będą wam potrzebne, dodatkowe buty. Pamiętajcie o zdrowym rozsądku. Nie zabierajcie ze sobą na przykład 6 koszulek, ponieważ możecie zabrać 2. Zawsze można je w schronisku bądź w strumyku przeprać. Ważne jest również to, że od brudu jeszcze nikt nie umarł, a na przykład od dźwigania ciężkiego plecaka możecie sobie zrobić krzywdę. No a co na górze? Otóż wszystko to, do czego potrzebujecie mieć szybki dostęp. Na przykład dodatkowy softshell. Oprócz tego ja na przykład pakuję okulary przeciwsłoneczne w pokrowcu, ponieważ nie zawsze są potrzebne, a warto je mieć pod ręką. Mała butelka wody? Dlaczego nie? Woda zawsze się przyda. Może to być na przykład, jeżeli jest to wyprawa zimowa, termos z gorącą zupą bądź herbatą. Dodatkowo wszystkie inne akcesoria, do których naprawdę potrzebujecie szybko się dostać. Oczywiście każdy plecak ma jeszcze swoje elementy zewnętrzne, takie jak na przykład zewnętrzne kieszenie, choćby w górnej klapie, a także boczne kieszenie. Fajnie, jeżeli są to kieszenie dopinane na przykład na system MOLE, do którego jeszcze w tym wideo wrócimy. I teraz powiem wam, co warto zapakować właśnie do tych bocznych i dodatkowych elementów plecaka. Plecaki często wyposażone są w dodatkowe paski, do których na przykład możecie przytroczyć waszą karimatę bądź większy plecak. Dodatkowo
możecie również spakować do kieszeni podstawowe narzędzia, takie jak na przykład Lettermana, latarkę czy wasz niezbędnik turystyczny, dzięki któremu będziecie mogli się posilić. Ja na przykład w kieszeni plecaka, która znajduje się na klapie, oprócz dodatkowych akcesoriów, przenoszę ze sobą zawsze batony energetyczne, ze względu na to, że czasami mogę stać się głodny, a po prostu lubię słodkie. Dodatkowo do bocznych kieszeni plecaka możecie zapakować małą butelkę z wodą, żeby mieć ją zawsze pod ręką. Warto również tam zapakować również na przykład płaszcz przeciwdeszczowy, mapę, kompas, a nawet kanapki. Oczywiście to są tylko przykłady tego, co możecie spakować do waszego plecaka. To wy decydujecie o tym, co zabierzecie ze sobą, ponieważ to wy wiecie, jaki charakter będzie miała wasza wyprawa. Dlatego pamiętajcie, po pierwsze lista, żebyście wiedzieli, co ze sobą zabrać. Po drugie zdrowy rozsądek, abyście spakowali tylko to, co jest wam naprawdę niezbędne. Po trzecie rozłożenie wagi, tak aby było bezpiecznie i wygodnie. I po czwarte segregacja, aby w waszym plecaku był porządek. Ale to jeszcze nie koniec tego filmu, dlatego że w tym wideo często pojawiało się pojęcie taśmy PALS i system MOLE. Dlatego za chwilę pokażę wam, jak prawidłowo przytroczyć właśnie elementy wyposażone w system MOLE do taśm PALS znajdujących się na waszym plecaku bądź innego rodzaju wyposażeniu, którego używacie na co dzień. Przeplatanie systemu MOLE jest tak naprawdę bardzo proste, tylko trzeba to dokładnie zrobić. Dokładnie tak, jak wam za chwilę pokażę. Dzięki temu element, który wyposażony jest w system MOLE i przytroczony przez taśmy PALS waszego ekwipunku, na pewno nie odpadnie. Dlatego zobaczcie, jak to prawidłowo zrobić. Jak widzicie, system MOLE składa się z taśmy, którą będziemy przeplatać, a przeplatać ją będziemy zarówno przez taśmy systemu PALS tworzące takie pętle tutaj na plecaku, jak i taśmy, które znajdują się na ekwipunku. W tym przypadku jest to dodatkowa kieszeń mocowana na plecaku. Zaczynamy od tego, że taśmę przeplatamy przez pierwszą pętlę znajdującą się na plecaku. Następnie przeplatamy ją przez pierwszą pętlę poniżej jej mocowania znajdującą się na kieszeni. Kolejny ruch, taśma na plecaku. A następnie znowu taśma na kieszeni. I tak aż do samego końca. Końcówkę, jeżeli nam zostanie, możemy przepleść po prostu z powrotem pod ostatnią szlufką systemu PALS na plecaku. Pierwszą taśmę naszej kieszeni mamy zaplecioną, a więc nie pozostaje nic innego, jak zabrać się za przeplatanie taśmy numer 2. Jak widzicie, przeplatanie taśm systemu MOLE PALS jest tak naprawdę bardzo proste, a gwarantuje to, że nasza kieszeń w przypadku tego plecaka trzyma się pewnie, nie oberwie się, nie zgubimy jej ani jej zawartości. No cóż, to tyle w tym filmie o plecakach. Mam nadzieję, że dość dobrze przybliżyliśmy wam problem tego, jaki plecak wybrać. Wiecie również, jak przygotować się do pakowania i jak prawidłowo zapakować wasz plecak, tak aby było bezpiecznie i wygodnie. A ja na koniec oczywiście zapraszam was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.